Moje przyjście do Filharmonii Poznańskiej zostało rozstrzygnięte w czasie rozmów, jakie ze mną prowadził ówczesny minister kultury i sztuki w Dreźnie. Ja wtedy byłem w Niemczech, w obecnym Chemnitz, wtedy byłem tam generalmusikdirektorem i minister zapowiedział się, przedtem jeszcze tam przysłał jakichś emisariuszy swoich i odbyliśmy rozmowę właśnie, jak wspomniałem, w Dreźnie. Były dwie propozycje, właściwie trzy propozycje. Jedna propozycja była, abym objął, czego w ogóle nie chciałem, rzecz jasna, stanowisko dyrektora Departamentu Muzyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, co było absolutnym nonsensem. Ewentualnie, żebym przyszedł, bo Wodziczko miał przyjść do, wtedy do Opery Warszawskiej, bo jeszcze to było, powiedzmy sobie, w czasie w Romie, prawda? Żeby tam jako jego zastępca. Względnie, jako trzecia ewentualność, zresztą, która była z mojego punktu widzenia najbardziej sensowna, abym objął Filharmonię Poznańską, która znalazła się zresztą w bardzo trudnej sytuacji w tym momencie. Barwne dosyć w tym czasie życie muzyczne w Poznaniu udało się panu bardzo szybko jeszcze ubarwić poprzez różne nowe formy koncertów, poprzez wprowadzanie interesujących nowych, często po raz pierwszy goszczących w Poznaniu solistów. Tak, no, ale bardzo szybko. Trudno na to coś powiedzieć. Po prostu był to naturalny proces. No, jeżeli coś robiłem, no bo skoro mówię już o sobie w tym wypadku, no to starałem się, żeby jak najwięcej rzeczy ciekawych. Nie wiem, czy pan przypomina sobie, że objąwszy Filharmonię, zacząłem tworzyć Towarzystwo Przyjaciół Filharmonii. Dalej, wystosowałem 1000, może 2000 listów do obywateli miasta, była ta forma, tak, miasta Poznania, do prawda? Tej pory nie stosowana. Tak jest, gdzie zwracałem się osobiście z prośbą o to, żeby uczestniczył w naszym życiu. Z panem wspólnie, prawda? Stworzyliśmy koncerty poznańskie. Tak, no. I jeszcze rzecz istotna, bardzo to jest stworzenie orkiestry kameralnej. Właśnie, tak, do tego chciałbym nam a jeżeli chodzi o wspomnień, to tak była jest rzecz bez precedensu, bo tylko spośród muzyków Filharmonii, tak, dużej orkiestry, powstał zespół kameralny, tak, który jest bardzo prędko zaczął brylować, można powiedzieć, spokojnie nawet. W kraju, w Poznaniu, w kraju i za granicą. Tak. Odchodząc z teatru, ja odbyłem takie spotkanie z najbliższym gronem i tam byli i soliści, i różni współpracownicy moi, gdzie przedstawiłem moje argumenty, dla których zdecydowałem się na odejście. Nazywało się to Duszne sprawy. Jest taki dokument, prawda, na kilkunastu czy kilkudziesięciu stronach. Tak. Tam wytłumaczyłem, o co mi chodzi. Troszeczkę to było eufemistycznie wtedy powiedziane. Nie powiedziałem wszystkiego do końca, prawda. Jedną z przyczyn, która spowodowała to, że zdecydowałem się na odejście, było owo pasmo sukcesów, chciałbym zaznaczyć. Że pomyślałem sobie, tak się złożyło, że ciągle przyjeżdżali, prawda, cała śmietanka krytyki polskiej przyjeżdżała, prawda, do Poznania. Złoty wiek, złoty okres opery polskiej. Najlepszy teatr w Polsce, tak, tak, to się jest, powtarza, tak, w tych, tak, wszystkich materiałach. Tak, tak. No ja i ciągle patrzono na mnie, co ja jeszcze zrobię, co ja jeszcze wymyślę. Istnieje jakaś granica optymalna, której przekroczyć nie można. Nie chciałem dopuścić do sytuacji, w której ja już będę miał uczucie strachu, prawda? Zaczął się we mnie rodzić już pewien niepokój. No, czy mi się znowu uda tak? I jakbym stracił prawo do błędów, straciłem prawo do niepowodzenia, które jest normalną cząstką działania. Musi istnieć pewne falowanie, a tamtego falowania prawie w ogóle nie było. To był jeden element. Drugi element wiązał się z moimi, jak powiedzmy, stosunkami, które były tutaj w tym mieście. Zaczęły one się stosunkowo wcześniej psuć, ale one osiągały swoje małe apogeum właśnie już pod koniec tamtego czasu. Pierwsza rzecz, żeby tylko koniecznie chciałem rozbudować operę i mieliśmy albo zrobić drugą część, powiedzmy sobie, zbudować zaplecze z wiatą i było to zaplanowane, a jeżeli nie, to chciałem zbudować na samej górze, tam gdzie są te takie wnęki, że tak powiem, na budynku, tam zbudować dwie sale. W moim pojęciu, mając tak intensywnie działając, jak działaliśmy, brakowało nam miejsca. Nie mieliśmy dostatecznej ilości sal prób. No, władze najpierw się zgodziły, a potem powiedziały, że nie ma pieniędzy, zaczęto zwlekać. Zirytowało mnie to. Teraz, jak pan sobie przypomina, ówczesny prezydent miasta, pan Jerzy Kusiak, ale nie tylko, miałem konflikty z sekretarzem propagandy Jezierskim. Jednym słowem, moje stosunki z władzami okazały się kiepskie.
Przez 6 miesięcy Kusiak mnie nie przyjmował. Wystarczy. Przez 6 miesięcy prezydent miasta, dyrektora Teatru Wielkiego, znaczy Opery Poznańskiej, prawda, nie przyjmował. Mnie to wkurzyło, mówiąc po polsku, i ja postanowiłem odejść.